Kontynuujemy naszą przygodę śladami pamiętnika Józefa Bartnika, śladami właśnie teorii spiskowej Dariusza Kwietnia. Dotarliśmy do Karłowa, Karłów. To właśnie ta druga grupa Innoplanetan, którzy się zbuntowali przeciwko rasie panów. No i to prawdopodobnie, nie wiem, może to są chyba dobrzy. Tak by wynikało, że to są ci, którzy chyba nie chcą ludzkiej zagłady, tak jak rasa panów, żeby korzystać. Ludzie to tam robaki, podludzie i właśnie takie tego te pejoratywne określenia, które za nazistów były. I właśnie tu jest ten Szczeliniec Wielki, pójdziemy do tego Szczelińca Wielkiego w Karłowie, ale na razie pogoda mnie nie zachęca, no nie zachęca mnie do wyjścia, pada deszcz. Jest brzydko, także siedzę, dam sobie trochę czasu, może przestanie padać. Hello, my name is Kamil Konrad Rudnik. I share my passion for remote traveling, exploring and mountaineering. I invite you to join me and together uncover wonders of our planet. Słuchajcie, opuściliśmy ten Karłów, bo tam wszystkie parkingi płatne, no i miejscowość, i się przeniosłem do takiej pasterki trochę wyżej w góry. Tu jest darmowy parking, a dojście i jest też dojście właśnie do Szczelińca od drugiej strony. No są toalety, są śmietniki, jest kilka miejsc parkingowych i widzicie, jest oficjalny znak parking, także można tutaj zanocować nawet w tym miejscu. Mamy Szczeliniec Wielki, schronisko, pół godziny. Samochodów się już nazjeżdżało tutaj. No, wejście jest ciężkie. Idę w kaloszach, bo po prostu tak pada, że kijki zostawiam, kalosze, będzie ślisko. Także muszę zachować szczególną ostrożność. Zobaczcie, ledwo weszliśmy, jaką ścieżką prowadzi szlak. Klimat niesamowity. Po strumieniu idziemy. Podejście też nie jest łagodne. Na razie jakoś daję radę. Więc tak wygląda to. W takich warunkach pogodowych jest to, nie jest to bezpieczne, ale idziemy. Po kilkunastu minutach spinania doszliśmy. Takie fajne te bloki skalne, wiecie, jak jeden na drugim poukładane. To są góry stołowe, właśnie to mi się podoba. Tu mamy Karłowo, Radków. Zakładam, że idę w tą stronę. Schronisko na Szczelińcu. Pniemy się w górę. Zobaczcie, jak to jest porobione. Już kamienie. Podejrzewam, że Niemcy jeszcze to robili. Spinaczka w górach stołowych, tak to jest podpisane. No i poczujcie ten klimat, jak nie możecie tu być, to chociaż popatrzcie. No na pewno śnieżnik, słuchajcie, no to się nie umywa, nie? Miałbym jechać, to tam śnieżnik to tak jakbyście byli w Beskidach. Góra, idziecie lasem, wychodzicie, wieje, piździ, nic nie widać, wieży nie ma. A tu zobaczcie, tu idziecie jakbyście, no naprawdę jakieś skalne miasto. Chociaż nie byłem w skalnym mieście w Czechach, ale no idziemy jakbyśmy byli w jakimś u kogoś na jego terytorium. No, tak się czuję. Nie wiem, czy to są... Zobaczcie, tam jakieś jaskinie. Taki teren. Tak porobiony. Te skały są takie... obłe, to nie jest taki rumosz skalny jak w Tatrach. Taki no nie podoba mi się tam ten rumosz. Cały czas mówię, że nie lubię tam chodzić. Tu to wygląda, słuchajcie, jakby były wysadzone. Jakbyście byli, no nie wiem, w Mamerkach, wilczym szańcu, no bardzo podobnie to wygląda, tylko jest bardziej obłe, tak? Nie wiem, jaka to jest skała, czy to jest, z czego to jest zrobione, ale bardzo podobnie się czuję, tak jakby ktoś to zrobił, tylko bardziej w sposób naturalny, ale może to jest, może i natura zrobiła. Patrzcie, jak tutaj rzębinka sobie rośnie. Widzicie, tak jakby były wysadzone bunkry. Tak, nie przypomina wam to tego? Mi to przypomina wysadzone bunkry po niemieckie na Mazurach. I zobaczcie, tutaj w skale wyrobione. Także wspinamy się dalej. Zobaczcie, jaka tutaj skała. No bardzo dziwna. Czy to jest naturalne? Czy to jakoś powstało w wyniku jakiejś działalności czyjejś? Wysokiej temperatury, jakby to się stopiło. Zobaczcie tutaj. Akurat brzydko jest dzisiaj. Takie kładki tu porobili, chyba świeżo, bo jeszcze odpady zostały. Podejrzewam, że jak skończą, to chyba zabiorą to wszystko. I tak sobie tu idziemy, chodzimy. Na pewno warto byłoby tu przyjechać, jak jest ładna pogoda, na dłużej, posiedzieć sobie. Teraz to nawet się usiąść nie chce, bo wszystko mokre. Ale no mówię, jesteśmy cały czas w takim lesie, nawet nie czuję, że jestem w górach, tylko czuję, że jestem w lesie. I chodzę sobie takie, mijam takie skały, zobaczcie, takie przejścia są. A podejrzewam, że dopiero dochodzimy do najciekawszych ekspozycji dopiero dojdziemy. Ale tak się idzie. Widzicie tutaj jakieś te deski pocięte, podkładane. Tu mamy jakiś punkt numer 1. Może już idziemy po ścieżce. Ucho Igielne. Przechodzimy przez Ucho Igielne. No to idziemy. Tak się ta formacja skalna nazywa tutaj. O, to jest to. Widzicie, o, cały czas coś takiego wpływanego się można bawić. Doszliśmy do schroniska na Szczelińcu. Schronisko PTTK. Taras widokowy, wejście na trasę turystyczną. Są takie tarasy widokowe. Zobaczcie, jaka różnica wysokości. Jak na tych. Coś podobnego jak na tych koronach w Pieninach. Też taka właśnie, taka jest, tam jest taki taras widokowy. Także tu jeszcze jest jakiś, nie wiem, czyje tu jest tutaj. Dagetego, no bo to po niemieckie tereny. Tutaj przy schronisku zaczyna się już trasa, którą się przechodzi. Kierunek zwiedzania jest określony. Bilet dla dorosłego kosztuje 12 zł, tak żebyście wiedzieli. Dziecko tam, nie wiem, 10 albo 8. Także start przy schronisku. I idziemy. Zobaczcie tutaj na przykład. Tu jest tak wklęśle. Jedno jakby od drugiego się oddzieliło. Jest ciekawe, co? Jak takie coś powstaje. A tu mamy kamienie na kamieniach poukładane. Też chyba same się tu nie ułożyły w ten sposób. Patrzcie, jak tu drzewo już wycięte, brzoza jak rosła. Na kamieniu po prostu sobie siadła i rozpoczęła swój wzrost. Tu znowu widzicie, no chyba tamten głaz się sam tam nie położył raczej. Ktoś musiał mu pomóc, tak samo tu. Też raczej ktoś to postawił. Takie ślady dla nas zostawione. Tu widzę na przykład twarz, taka czapka jak papieska, oczodół. Widzę gościa, który tam patrzy, nie wiem, czy to ktoś wyrzeźbił, widzicie też to? Czy to ktoś wyrzeźbił, czy nie? Tak, tutaj takie skały, tu można wejść na górę, popatrzeć. Tu jesteśmy chyba w najwyższym punkcie okolicy. Taki jest widok i znowu zobaczcie tutaj te kamienie, raz, że położone, dwa to były jakieś napisy wyryte. Wszystko jest pozdzierane już. Także miejsce jest historyczne. Dla wielu na pewno plemion symboliczne. Plemion, które tu bytowały. To wygląda jak tak, że można usiąść jak tron. Pewnie wodzu tu siadał i stąd wydawał polecenia. I zobaczcie jaki tu jest widok teraz. Chmury, deszcz przestaje padać. Na to liczyłem właśnie, że się wypogodzi troszeczkę. I zobaczcie jaki widok tu jest na dolinę. Jak te chmury są poniżej nas już w tym momencie, nad doliną. Liczę na poprawę pogody. Nie wiem, to naprawdę warto co chwilę nagrywać. Co kawałek jest taki coś fajnego. Fajne miejsca, przez które się przechodzi. Zobaczcie, tu woda sobie kapie. Tylko ona sobie ładnie tutaj jakby... Jak alpinista się opuszcza i w końcu odrywa od ściany. O, to takimi właśnie nas korytarzami ścieżka dydaktyczna prowadzi. O, jak tutaj ściana jest ładnie, ktoś ładnie równo zrobił. A u góry położył taką skałę właśnie, już zupełnie inną. Ryli tu, może te karły tu ryły. Właśnie od razu mi się Władca Pierścieni przypomina. Te miasto tych krasnoludów. Też w skałach, w górach. Może tutaj też podobnie właśnie karły sobie urządziły, też pod ziemią, też może się chowały. Mnie zastanawia właśnie, brakuje mi w tym pamiętniku Bartnika i w tych informacjach uzupełniających odpowiedzi na pytanie, czy karły się też muszą regenerować, jak one, ten okres właśnie powiedzmy jak rasa panów odpoczywa, co one robią wtedy? Czy one też muszą gdzieś się, mają jakieś sarkofagi swoje, muszą gdzieś się pochować pod ziemię, żeby się zregenerować, albo i czy regeneracja jest związana z tym, że zostali uszkodzeni, muszą odpocząć, czy regeneracja jest związana z tym, że jest jakiś okres, są jakieś tam kosmiczny, że wtedy tylko można i wszyscy się szykują na ten czas, regenerują, żeby być w pełni sił na ten czas, kiedy są sprzyjające warunki właśnie kosmiczne do walki, zniewalania ludzi. Tu patrzcie jaka rysa. Tą rysą można gdzieś tam przejść. Jakieś inne miejsce się dostać. Nie wiem czy to można chodzić czy nie. Słuchajcie, bardzo ciekawie to wygląda. Tu macie kolejną takie przejście. A tu macie znowu jedno, drugie i jeszcze tam coś jest. Także ścieżka nam jakby sugeruje gdzie mamy iść. Ale no tu jest bardzo wiele alternatywnych jakby dróg, którymi można się też przemieszczać. Chodzić sobie w jedną i w drugą stronę. Ale to mówię, to muszą być sprzyjające warunki pogodowe, czasowe, żeby tu poświęcić. Przyjechać sobie z plecaczkiem, z jedzeniem i sobie cały dzień tutaj spędzić. A nie tak jak ja, wszystko w samochodzie, nic nawet nie brałem. Ze względu na to, że po prostu pada, jest wszystko mokre. A w samochodzie potem nie ma gdzie to wyschnąć, wszystko paruje. Doszliśmy do ścieżki skalnej rzeźby. Może to jest ta skalna rzeźba. Tu widzę, słuchajcie, małpoluda, humanoida. Nie wiem, czy wy to widzicie. Jeżeli nie widzicie, to naprawdę, to musicie wyobraźnię poruszyć. To może być właśnie symbol tych karłów, że one tu bytują. Że tu było ich miejsce, gdzie one się regenerowały. Zupełnie inna czaszka, inna twarz. Ale włosy są, nos jakby taki, usta. Także ja to widzę, no myślę, że też widzicie. To są właśnie te legendy, takie ciekawe rzeczy. Człowiek od razu poprzez to jak jest wykształcony, od razu odrzuca. Nie stawia hipotezy badawczej, bo no, generalnie nawet ludzie na studiach często nie znają metodologii prowadzenia badań naukowych. Coś tam się robi, pracę magisterską, żeby zaliczyć. Sam wiem. Natomiast metodologia badań naukowych, stawiamy hipotezę, nie możemy jej osądzać, mówić, że nie, to nie i dowodzić, że mamy rację, że z góry żeśmy coś założyli, tylko musimy być obiektywni, neutralni i po prostu podążać. Tak samo tutaj właśnie jest teoria spiskowa Dariusza Kwietnia, no nie tylko Dariusza Kwietnia, Darek nam to jakby rozpowszechnił, ale pamiętniki Bartnika o tych innoplanetanach i róbmy to metodą badań naukowych. Przejdźmy te miejsca wszystkie, zbierajmy informacje, szukajmy, bo jak zaczynamy się interesować, to informacje do nas płyną. Nagle to, co jest w Biblii napisane właśnie o Elohim, o narodzie wybranym, zaczyna korelować, słuchajcie, z pierwiastkiem Boga, o którym pisał Józef Bartnik, że właśnie szukali tych ludzi z pierwiastkiem Boga, bo one mogły właśnie później służyć tej rasie panów, tym Elohim z Biblii, oni tak są nazwani. Jehowa też był jednym właśnie z takich przybyłych tych innoplanetan. Też to, tylko mówię, to trzeba zawsze odsortować jakby to, w jakiej kulturze jesteśmy wychowani i sobie to przeczytać z punktu widzenia innoplanetan, jakby z tego punktu i wtedy poddać krytyce, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Dla mnie to ma sens, że właśnie to przybyli innoplanetanie, zaczęli rodzić potomstwo między człowiekiem a właśnie nimi, powstawali jacyś tam giganci. To wszystko jest opisane w Biblii, a Biblia jest przepisana od chyba Egipcjan, a jeszcze wcześniej od Sumerów. Te wszystkie te same historie o stworzeniu świata, to wszystko się powiela, bo jedna cywilizacja brała od drugiej, do coś tam swojego dodawała, zmieniała na swoje potrzeby. No zobaczcie jakie tu, no to kurde, no rewelacja. Teraz patrzcie, tu jakaś skała wisi nad nami. Tu mamy taką, znowu skała wisi nad nami. Tu mamy jakieś takie podwójne wrota. Nie wiem, słuchajcie, tutaj nie ma przejścia, no ale się poświęcę dla was. Wejdę tutaj, bo to wygląda bardzo intrygująco. O, i tu mógł być mostek. Skrzyżowanie szlaków. Tam zaraz wyjdziemy. Tu mogło być przejście. I tam znowu miejsce, słuchajcie, bardzo dogodne do obrony i do ukrywania się. Idziemy tą szczeliną, nawet łańcuchy są, słuchajcie. Tak się przygotowali. Ciasno jest, jednoosobowe jakby przejście. No to jest ten właśnie Szczeliniec, to jest chyba ta główna szczelina, która ma nas zachęcać do tego, żebyśmy tu przyjechali. To jest ta główna atrakcja właśnie, wejście, nią zejście. Będę musiał już przywrócić jakoś, bo też kierunek zwiedzania jest ten. No i teraz możemy jeszcze tu pójść, właśnie w to miejsce, które widzieliśmy z góry. Patrzeć sobie, o, widzicie jak pięknie. I teraz zobaczcie, jesteśmy w takim fajnym, ciekawym miejscu, gdzie mamy kilka takich, jesteśmy otoczeni wysokimi skałami. I teraz tu mamy coś nagle nasypane, coś nienaturalnie, tak? No widać od razu, że to nie jest naturalne. I czy nie mogło być tu wejścia do jaskini? Moim zdaniem mogłoby być, bo ten piach tu nie jest, nie powinno go tu być. Czy tam gdzieś kamienie na przykład nie jest dopchnięte. Tam dalej coś widać, że jest możliwe, żeby wejść. I na przykład wejście do podziemnego miasta Karłów. Tak sobie wyobrażam hipotetycznie, jak gdybyśmy przyjęli tą hipotezę badawczą najpierw za prawdziwą, bo tak się przyjmuje, że na początku, że hipoteza jest prawdziwa i dopiero jeżeli uzbieramy dostateczną ilość dowodów, że jest nieprawdziwa, wtedy nam wychodzi, odrzucamy tą hipotezę jako fałszywą. Natomiast postawienie hipotezy wymaga przyjęcia, że Szukamy dowodów na jej potwierdzenie. I dopiero chyba, że znajdziemy dowody na jej zaprzeczenie, to twierdzimy, że hipoteza jest fałszywa. Taka jest metodologia badań naukowych. Bardzo ciekawy odcinek. Widzicie, tu już nie ma prostych ścian. Czyli tamte takie proste ściany pionowe, to z tej strony może jest pionowa, a tu nie. Tu są odłamy, tu są jakieś takie, zobaczcie, jakby coś było wypalone jakimś czymś. To jest okrągłe. Nie wiem, czy albo wiercone jakimś wiertłem. Ale się nie wierci takim grubym wiertłem. Tu mamy mniejsze coś. Tu mamy, zobaczcie, jaką japę. Czy to jest naturalne? No na pewno nie. To ktoś zrobił. Kto to zrobił? Kto ma taką technologię? Tu jest jeszcze inaczej, tak jakby taki grot był jakiś od góry. Tam coś jest. Nie wiem, czy tam jakiś kamień wisi? Zobaczymy. Strach przejść pod tym. To się rozszerza. Z tej strony. No widzicie, tam jest jakaś skała. I teraz, czemu ona tam jest? Kto ją tam włożył? Takie stawiam pytanie zasadnicze. Tu znowu mamy wszystkie te dziury jakieś takie porobione. I teraz nie wiem, gdzie dalej iść. Którędy ścieżka prowadzi? Tędy. Dobra, czyli tutaj mamy tak. No cały czas trzeba nagrywać, bo no, tu jest bardzo ciekawe miejsce. Ścieżka prowadzi taką znowu szczelinką. W tamtą stronę. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego to miejsce, w którym teraz jesteśmy, zostało nazwane Piekiełko. Punkt numer 7 na trasie. Dla mnie to nie wygląda jak piekiełko. Ale taka skała potężna. Z jednej i z drugiej strony. A tu jest wejście, znowu jakaś skała wisi nad nami. Schodzimy. Tu jest jakby taki taras zrobiony, więc nie wiem, chyba ludzie mają się zatrzymać w tym miejscu i patrzeć. Znowu widzimy te odwierty dziwne. I one są tylko nisko, nie ma nic w górze. I widzicie, tu jest skała prosta, jest równo zrobiona, a potem nagle już nie. I jest taka rysa dziwna, jedna i druga. I tam do góry. Patrzmy na tą stronę. Idziemy dalej. Patrzcie na tą skałę. Ja tu widzę jakby kilka głów. Kilka głów ludzkich w tej skale. 1, 2, co najmniej 4. 4 co najmniej. Nie wiem, co to tam takie ucho jest. To tam to ma być. Wchodzimy na powierzchnię. Taką ścieżką właśnie. Jednoosobową. Dlatego tu jest kierunek zwiedzania określony. A wiem wam, że nie jest lekko w płachcie przeciwdeszczowej się poruszać. O. Tamta formacja skalna nazywa się Kwoka. Tak jakby, nie wiem, kura. Trochę jest niepodobne. Ale jakby kura wysiadywała może w gnieździe jajko. Tylko ten rybiogon mnie zastanawia. Czy to jest na pewno kwoka? Tu chcę wam coś ciekawego pokazać. Zobaczcie, mówią nam, że to jest słoń. Widzicie tu słonia? Ja nie widzę słonia. Widzę jakieś, jeżeli jest ucho na dole, to duże. To czym jest to ucho u góry drugie? I tamto drugie ucho. I czym jest ten garb u góry? To nie jest słoń. A pokażę wam coś innego, czego wam nie pokazują. Zobaczcie, cały czas wam pokazuję. Czy widzicie tu słonia? Ja tu nie widzę słonia. Ja to widzę coś innego w innym miejscu. Co jest już poza szlakiem. No. Ja tu widzę znowu jakiegoś humanoida. Przynajmniej z tej perspektywy. Głowa z tyłu odcięta. Oczodu, nos, usta. Coś takiego widzę, nie wiem, czy wy to widzicie. Tak. Ja pierdzielę. Ale jak blisko, też przechodziłem przed chwilą. No ale myśmy byli pod drzewem. O kurde. Ale fuks. Nie nagrałem, ale to nawet dobrze może. Ważne, że się nic nikomu nie stało, a nie czy jest nagrane. Ale słuchajcie, ja bym się na waszym miejscu zastanowił, czy iść. To jest jakiś znak, a jest ślisko, jest niebezpiecznie. No, ja nie idę. Wracamy. No, my wracamy. Ja cię kręcę, ale jakie zdarzenie. Spróchniałe drzewo. O włos. No. Słuchajcie, to ja to podnoszę ręką. To jest bardzo lekkie, takie próchno już. Szlak zamknięty w tym momencie. Drzewo mówi koniec chodzenia po górach. Niebezpiecznie.